poprzednim module poznaliśmy metody zakańczania kabli typu skrętka. Okablowanie stałe instalowane pomiędzy punktem dystrybucyjnym a punktem dostępowym zakończone jest najczęściej gniazdami RJ45. Połączenie do urządzeń sieciowych i końcowych wykonuje się przy pomocy tzw. patchcordów, czyli kabli zakończonych wtykami modularnymi 8P8C. Gniazda RJ45 najczęściej posiadają odpowiednie oznaczenie sugerujące sposób instalacji okablowania zgodnie z przywoływanymi normami. Różnica dotyczy tylko instalacji par na stykach 1, 2 i 3, 6. Pozostałe przewody w obydwu normach posiadają takie same oznaczenie kolorystyczne. Montaż wtyku modularnego 8P8C wymaga zdefiniowania kolejności styków. Jak widać, ustawienie wtyków z pozycji pionowej z języczkiem zatrzaskowym skierowanym do tyłu powoduje, że styki numerujemy naturalnie, czyli od lewej do prawej strony. Więcej informacji na temat wykonywania okablowania sieciowego możecie uzyskać, sięgając do skryptu.